To jest szok. Takim hasłem gmina Śrem promuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który po przeniesieniu do miasta notuje rekordowe zainteresowanie. Myślę, że to było wiadomo od lat, że ten przok w Mateuszewie, dlatego że on jest oddalony tutaj szczególnie od miasta, od Śremu, no on nie cieszy się tak dużą popularnością. Tutaj przok, który mamy w chwili obecnej w Śremie, no mam żywe liczby przed sobą, także dużo większa ilość odwiedzin. Dla porównania styczeń 2023 w Mateuszewie 137, w Śremie 409, w maju na przykład 444, w roku 23 w Mateuszewie blisko 1000 tutaj w Śremie, także no wzrost jest bardzo, bardzo duży. Co nas cieszy, że ludzie dowożą te odpady na przok, że one nie są wyrzucane do rowów, do lasu, więc myślę, że idziemy w dobrą stronę. Oczywiście będziemy to systematycznie poprawiali, aby ta segregacja była jak najlepsza, żeby tych śmieci w takiej przestrzeni publicznej było coraz mniej. Tutaj też mam na myśli rozbudowę systemu monitoringu. On będzie też kontrolował mieszkańców, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji jak na przykład w okolicach ulicy Roweckiego. W okresie od stycznia do maja w porównaniu z 2023 roku liczba odwiedzin tymczasowego punktu wzrosła dokładnie o 135%. To dobry prognostyk, bo wszystkie odpady dostarczane do przoku zwiększają gminny współczynnik segregacji. Za 2023 rok wyniósł on 35% i udało się to zrealizować. W tym roku jest on o 10% wyższy i zagrożenie milionowymi karami jest dużo bardziej realne. Samorząd jednak pracuje nad nowoczesnymi technologiami, które w razie potrzeby pozwolą uniknąć kar. Plan jest na budowę zgodnie z dokumentacją takiego nowoczesnego przoku w Mateuszewie. No i dodatkowo tutaj te punkty ELMO, czyli te nowoczesne kody QR, które otwierają i sprawdzają tą segregację, będą zamontowane w Śremie. One też bardzo znacząco poprawiają nam ten poziom segregacji odpadów. No, jest to niezbędne, dlatego że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o tych poziomach segregacji w kolejnych latach. Za 23 rok to było 35% i to udało nam się spełnić, ale już za 24 rok ten poziom segregacji będzie musiał być na poziomie 45%, więc musimy tutaj popracować nad tym, żeby nie została nałożona na gminę Śrem kara za brak poziomu segregacji odpadów. W przetargu wpłynęły dwie oferty i obie mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez ratusz.